Cześć wszystkim, to znowu Ponio 7. Zagrajmy w Jack Orlando, a Cinematic Adventure Director's Cut. Czym jest Jack Orlando? Jack Orlando jest przygodówką point and click, wydaną w 1998 roku. I co ciekawe, to jest polska gra. Została wytworzona chyba przez Topwear Interactive, o ile się nie mylę. O ile się nie mylę, oni też byli odpowiedzialni za takie gry jak chyba Kurka Wolna i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, Jack Orlando jest całkiem niezłą przygodówką. Bardzo ładną, całkiem ładną, jak widzieliście na intrze, jak na swój czas. Z bardzo ładną muzyką oraz pełnym dubbingiem. Co w 98 roku pełny dubbing dla jakichkolwiek gier to nie był standard. A zwłaszcza dla gier przygodowych bądź RPG, gdzie tekstu zazwyczaj jest dużo. Dobra, ale nie będę dużo zawodził. Gra, myślę, jest warta poznania, dlatego sobie teraz ją zagramy. I dobra. Zacznijmy grę. Ta. Hej, wy tam! Co się tam dzieje? Święta Tereso! Oni pewnie nie żyją! Policja! Policja! Ta. Minęło chyba parę godzin. Tutaj panowie policjanci leżą i nie ruszają się. Nie ruszać się, policja. A tak, kapitan obvious. Jesteś aresztowany. Czemu drugiego tego pana nie aresztujesz, co? A dobra. Panowie chyba się nie bawią. Masz prawo milczeć. Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. Masz prawo do adwokata. Jeżeli cię nie stać, dostaniesz obrońcę z urzędu. Okej. Panowie, co my tu mamy? Panowie już chyba przyjęli pełną wersję wydarzeń, więc... Major Pete Reynolds, Armia Stanów Zjednoczonych. Ciężka sprawa. Okej, dobra. Jak wspomniałem, ci panowie już przyjęli pełną wersję wydarzeń, niekorzystną dla Jacka. Więc w sumie cokolwiek byśmy tu nie powiedzieli, to skończy się w ten sam sposób. Ale okej, dobra. Nie myślicie chyba, że to moja robota? Tłumaczyć się będziesz na komisariacie. Zobaczmy. Nie dam się wpakować w tę sprawę. Już w niej siedzisz po uszy i ledwo cię widać. Myślisz, że jak masz czapkę na głowie, to wszystko wiesz? Nie podoba mi się ten facet. Zawieź go do naszego hoteliku. Ja poczekam na inspektora Rogersa. Z przyjemnością. Idziemy. Okej. Tylko jakbyśmy nie powiedzieli, to by się skończyło w ten sposób. Ale cóż. Wizyta na komisariacie może się okazać również przydatna w pewnym sensie. Okej, taka muzyka, fajna. Ciekawe, że tylko jeden policjant odprowadza podejrzanego do komisariat. Gdyby Jack był mniej praworządnym obywatelem, myślę, że nie miałby problemów uciec jemu, temu jednemu policjantowi. No tutaj, chodź! Trochę sobie posiedzisz! A, to tylko moja opinia. Okej, całkiem miły areszt, można powiedzieć. Strażnik! Wypuśćcie mnie! Chcę rozmawiać z inspektorem! Orlando, jak miło widzieć znajomą twarz. Okej. Jack, jak się okazuje, ma wszędzie znajomych. Widocznie to jakiś informator. Okej, pogadajmy z nim. Czyżby mój informator miał kłopoty? Kłopoty? Raczej przejściowe trudności. Przejściowe. To oznacza, że posiedzisz tu przynajmniej rok. Nie zalewaj. Za godzinę już mnie tu nie będzie. Okej.
Za godzinę? Zacząłbym odliczać czas, ale ja wyjdę za kwadrans. Taki jesteś pewny? Znasz mnie, rzadko się mylę. Czyli zaraz cię wypuszczą. Pożyjemy, zobaczymy. Okej, dobra. Ale to nie było cel naszego ten. Przy okazji, że my już chyba mamy dostęp do ekwipunku, tak. Chyba możemy, ile się nie mylę, możemy wziąć tą łyżkę. Tak? Tak, możemy wziąć łyżkę i możemy ją spakować do ekwipunku. Ale ta, nie robi ona kompletnie nic. Ta, to jest. Jack Orlando jest jedną z tych wredniejszych gier przygodowych, point and click, gdzie można zebrać przedmioty, które rzeczywiście nic nie robią i do niczego nie służą i tylko będą zawalały nam ekwipunek. A potem podczas prób rozwiązań zagadek typu spróbuj wszystkiego na wszystkim, tylko będą nam przeszkadzać. Okej, dobra. Tylko taki fakt. Musimy pogadać jeszcze z tym fanem. Przy okazji mogę zapisać. Masz jeszcze jakieś problemy? Tak. Za co cię przymknęli, Bernardo? Parę drobnostek. A ciebie? Jedna drobnostka. Zabójstwo. Zabójstwo? Jack, czyste ręce, podejrzany o zabójstwo? Cholerny przypadek czasu i miejsca. Ktoś zabił majora Reynoldsa. A ja tam przypadkowo byłem. No i co? No i przyszedłem do ciebie, mojego ukochanego informatora. Nie zalewaj. Nie zalewam, Bernardo. Proszę cię o pomoc. Myślałem, że ty zalewasz. Przecież jestem w pudle. Nie pytałbym ciebie, gdybyś nie był Włochem. Jestem Włochem, a nie duchem. Nie umiem przenikać przez ściany. Niestety, nic nie wiem. Okej. Okay. Masz jeszcze jakieś... Myślę, że on jednak coś wie. Spróbujemy jeszcze z nim pogadać, zobaczyć, co można jak powiedzieć. Jak interesy? Powoli, ale nie narzeka. To teraz trochę ucierpią, jak posiedzisz w pudle. Nie zalewaj. Okej. Okay. To już słyszałem. Czyli masz. Więc zobaczmy, co jeszcze możemy. Widzę, że nawet Sycylijczycy miewają kłopoty. Znasz mnie. Jestem oczywiście niewinny. Oczywiście. Powiedz mi, Bernardo, dla kogo teraz pracujesz? Dla tego, kto więcej płaci. Ale nigdy dla Irlandczyków. Święta wojna, co? Można tak powiedzieć. Słuchaj, Bernardo, mam szybkie pytanie. Już dla ciebie nie pracuję, Orlando. Nie wygłupiaj się, Bernardo. Znamy się w końcu od lat. Ja tam nie tęsknię do tej znajomości. Daj mi spokój, Orlando. Tak. Ktoś zdecydowanie mógłby coś wiedzieć. Ale nie chcę nam tego powiedzieć. Przynajmniej na razie. Możemy mu trochę... zmienić jego nastawienie. Zwariowałeś, Orlando? O co ci chodzi? Gadaj tak lepiej, bo ty możesz cokolwiek powiedzieć. Czego ty chcesz? Kto sprzątnął Reynoldsa? Kto? Mów! Nie wiem konkretnie kto, ale to na zlecenie Don Scalettiego. Kto to jest ten Scaletti? Tylko nie kręć! To szef mafii. Jesteś za krótki dla niego, Orlando. Mam nadzieję, że to prawda. A jeżeli nie, to wrócę i zrobię z ciebie pokarm dla rybek. Odczep się, co? Cholerny wariat! Tak, oczywiście. Włoch zawsze musi coś wiedzieć. Okej, dobra. Bo tyle co. Możemy się o niego Orlando! Dowiedzieć. Inspektor chce się z tobą widzieć! No, najwyższa pora. Ta, tylko bez głupich numerów, ciekawe bądź jest to... grzeczny. Ciekawe... Inspektor jest na ciebie wściekły. Ciekawa jest tego reakcja tego żula po lewej. Zobaczył Jacka. Jack, do cholery, o co tam poszło? Cześć, Tom. Ale ty schudłeś. Nie jest to najlepszy czas na żarty, Jack. Kiedy to nie żarty? Naprawdę schudłeś.
Zajmij się lepiej własnym tyłkiem, zanim dobierze się do niego sędzia. Czyli znikąd pomocy. Tego nie powiedziałem. Masz dwa dni czasu, Jack. 48 godzin. Umiem liczyć, Tom. To licz na siebie, Jack. Ściągnij mu obrączki, Alex. I odprowadź do wyjścia. Okej. Można się można było od niego trochę więcej dowiedzieć w tej rozmowie. Zrób coś dla mnie. Zacznij sprawę od kąpieli, dobrze? Tak, ale... Ale wyszło tak dosyć typowo, powiedziałbym, jeżeli chodzi o takie fabuły noir z detektywem. Tak, detektyw robiony w zabójstwo, który ma 48 godzin na rozwiązanie sprawy i oczyszczenie się z zarzutów. Tak. Okej. Brzmi spoko. Dobra, nasze drzwi są po prawej, więc co może wejść? Nie mam kluczy do mieszkania. Tak, nie ma kluczy. Ciekawe, gdzie możesz mieć klucze. Chyba nie przy sobie. Może spróbuj łyżki, żeby otworzyć. To jeszcze może się przydać. Bardzo głupi pomysł. Tak. Żartuję. Dobra, weźmy się do roboty w końcu. Tak, logiczne. Klucze pod wycieraczką. No i dobra. Jack, co się stało? Wyglądasz, jakbyś ubrał koszulę razem z wieszakiem. Okej. Jest aż tak źle? Nigdy nie widziałam cię w podobnym stanie, Jack. To prawda. Ostatnio nie wiedzie mi się najlepiej. Co jest, Jack? Spadłeś z mostu? Nie wygląda na kobietę, którą interesowałyby sprawy zabójstwa i tak dalej, więc bądźmy dla niej mili. Wybacz, Alice. To wyłącznie moja sprawa. Jak chcesz. W takim razie pogadamy innym razem. Okej. Dobra. Chodźmy do mieszkania w końcu. Dobra. Jest parę rzeczy, które chcemy zgarnąć z tego mieszkania. Po pierwsze chyba ta szuflada, tak? O ile się nie mylę. Albo i nie. Okej, wiecie co? Okej, dobra. Czasami trzeba trochę... Zamknięta. Klucz gdzieś powinien tu być. Okej, no to poszukajmy tego klucza. Okej, jest gazeta jakaś. Możemy jej się przyjrzeć. Nie kupiłem najnowszego numeru. No, słabo, Jack, słabo. Okej, dobra, wiecie, co, jednak posłucham rady. Zacznijmy tę sprawę od kąpieli. Posłucham się rady komisarza, inspektora, znaczy. Dobra, jest jeszcze tu parę rzeczy. Potrzebuję na przykład to, nasz portfel. Cały nasz dobytek, 4 dolce. Nie mogę tak... A poza tym, gdzie mogą być te klucze? Może gdzieś tutaj? Okej, spoko. To jeszcze może. Ta interfejs jest trochę niewygodny. Ale możemy w końcu wziąć klucz, tworzyć. I co my tu mamy? Nasz niezawodny przyjaciel Colt, który może się nam przydać, jeżeli chodzi o sprawy zabójstwa, tak. Odblokował się tutaj, go mamy. A poza tym, co my tu jeszcze możemy zobaczyć? Wiecie co, będę tutaj dużo rzeczy tak przyglądał, rozmawiał na różne możliwe sposoby, więc to nie będzie taki szybki walkthrough. Ale zawsze jak wam trochę się nudzi, możecie pomijać film. Lubię pokazywać, ile się da. Dyplom z czasów mojej świetności. Dyplom z czasów... Okej. Butelka po whisky. Postawiłbym ci drinka, ale sam widzisz, że... Jack, uważaj na czwartą ścianę. Uważaj na czwartą ścianę. Okej, czy coś w tej jest w tej? Bardzo głupio. Co to jest właściwie? Notes. Okej. Nie wiem, po co on miałby się nam przydać. Chyba kolejny taki przedmiot. O, a tutaj leży Ameryka. Zawalczyk w rynku? No to nam się przyda. W pewnym momencie.
Okej, co na to może jeszcze powiedzieć, Jack? Jak to wszystko się skończy, to uzupełnię braki w lekturze. Jak to wszystko... Tak. Jak to wszystko... Zdecydowanie, jak to... Jack. Okej. Muzyka zaczęła przegrywać jakiś potężniejszy jazz. Więc to dobry moment na koniec tego odcinka. W następnym odcinku pójdziemy na miejsce zbrodni. Spróbujemy znaleźć jakieś ślady. Co tu się tam właściwie wydarzyło. No i cóż, dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć! Okej, teraz można skończyć.